coś dzisiaj jest nie tak z Marią Magdaleną. Ona tak znała Jezusa, tak Go kochała, że na pewno była nieraz zapatrzona w Niego, znała każdy Jego gest, znała dokładnie brzmienie Jego głosu. I dzisiaj Jezus staje twarzą twarz z nią, rozmawia z nią, a ona nie poznaje Go od razu. Coś się tam kręci, wierci. Tekst mówi nam, że odwróciła się do Jezusa, rozmawiała z Nim i rozmawiając z Nim, patrząc na Niego, obróciła się i powiedziała do Jezusa. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że Jezus po zmartwychwstaniu jest realny, naprawdę, naprawdę obecny, ale nie jest poznawalny zmysłami, nie jest poznawalny tak jak obecność innych osób. Pamiętasz ucho? Nie widzisz go, ale wiesz, że ono tam jest. Wiesz na innej drodze niż widzenie, bo słyszysz przez nie. I to już ci podpowiada, chyba musi tam być, skoro przez nie słyszę. Możesz go dotknąć. Obecność ucha jest niewidzialna dla ciebie, ale poznawalna na innej drodze. Tak samo jest ze zmartwychwstałym Chrystusem. On jest dokładnie ten sam, jakiego znała Maria Magdalena przed śmiercią, przed zmartwychwstaniem, ale teraz jest inaczej, jest w inny sposób. I ona dopiero musi się nauczyć. Ona, która tak do szaleństwa nie tylko kochała, ale znała Jezusa, musi się teraz nauczyć. I ona próbuje, obraca się tak, nie pasuje, obraca się inaczej, może tak. O, już jest trochę lepiej. Jeśli nawet Maria Magdalena w tej nowej sytuacji, po zmartwychwstaniu, musi się uczyć, jak spotkać tego Jezusa, który jest realnie obecny, ten sam, to co dopiero my. Ale jest też dla nas nadzieja. Jeśli wierzymy, że jest to ucho Jezusa, jeśli wierzymy, że jest to Jego serce, które na nas czeka, jeśli w to wierzymy, możemy do Niego zacząć mówić, możemy zacząć z Nim rozmawiać i wtedy powoli, powoli nauczymy się tej obecności. Maria Magdalena jest jakby obrazem całego Kościoła, każdego z nas, chrześcijan, wieki po zmartwychwstaniu Chrystusa. My też wiemy dużo o Jezusie, wierzymy, że On zmartwychwstał i też musimy się nauczyć, jak Go spotkać. W pierwszym czytaniu od Wielkanocy patrzymy na młody Kościół, który właśnie to samo przeżywa. Już nie może pokazać światu Jezusa. Zobaczcie, to jest On zmartwychwstał, On żyje. Ale doświadcza zmartwychwstania Jezusa pomiędzy sobą. I widzimy dzisiaj te pierwsze kroki nowego Kościoła. Piotr przemawia, opowiada im o tym, że Jezus zmartwychwstał, że jest życie w Nim. I ci ludzie pytają, co my mamy robić? Piotr im mówi, nawróćcie się i ochrzcijcie. Pamiętasz, co świętowaliśmy w Wielkiej Nocy? Ogień, słowo, wodę, czyli chrzest i Eucharystię. Dwa elementy. Piotr przemawia, słowo i mówi o chrzcie. Dwa elementy z Wielkiej Nocy. To nam przypomina, jeszcze trwa oktawa, jeszcze trwa to święto, możemy świętować. I ten chrzest jest też bardzo ważny, bo zanim nauczymy się rozpoznawać obecność Chrystusa na osobistej modlitwie, już mamy pewność, jeśli jesteśmy ochrzczeni, że jesteśmy z Nim nie tylko blisko, ale jesteśmy z Nim zjednoczeni, złączeni, bo jesteśmy zanurzeni w Jego śmierć, zmartwychwstanie, zanurzeni w Chrystusa. Jesteśmy jedno z tym barankiem, o czym dalej powie nam Eucharystia, z tym barankiem w chlebie. Jeśli myślę o baranku, przypomina mi się historia smoka wawelskiego, który zjadł baranka napakowanego siarką i potem rozwaliła go woda. Jeśli ja jestem złączony przez chrzest z barankiem, z Chrystusem, który jest nie napakowany siarką, ale życiem więcej, zmartwychwstaniem, mocą wyrywającą ze śmierci, to obojętnie jaki smok, jaki demon mnie połknie, strachu, lęku, samotności, różnych problemów, lęków, połknie mnie i w środku w nim pali się ogień jak piekło, życie piekielnie może mnie dotykać, mogą mnie palić pokusy, jeśli będę złączony cały czas z tym barankiem, jeśli będę budował nie tylko na sobie, jeśli będę ufał Jego mocy, to woda chrztu rozwali każdego demona, każdego smoka.